We wtorek do suwalskiego szpitala trafiła 13-letnia dziewczynka. Szukała pomocy lekarskiej w związku z silnym bólem brzucha. Badający ją lekarze stwierdzili, że pacjentka SOR-u jest po porodzie. Natychmiast zawiadomili o tym policję. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w miejscu zamieszkania dziewczynki dokonano przeszukania. Nadzór nad działaniami śledczych objęła suwalska prokuratura rejonowa. Zarówno policja, jak i prokurator rejonowa Joanna Orchowska, poza potwierdzeniem faktu, kategorycznie odmawiają udzielenia jakichkolwiek informacji o tym szokującym zdarzeniu.